Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Przeglądu Tygodnia. Mam nadzieję, że zarówno jak technicznie powinno to fajnie brzmieć, tak i uda mi się wszystko ładnie, składnie powiedzieć, a informacji mam naprawdę całą masę dzisiaj przygotowanych, także dosyć pokaźna porcja jest informacji ze świadka modelarskiego. No to po kolei, o kolei. To nie moje hasło. Robo zaprezentował kolejne zdjęcie pierwowzoru wagonu, który model był wydany. Mówiłem o tym tydzień temu, powiem i teraz. Bardzo mnie cieszy akurat, że tak się dzieje. Owszem, powinno być to wcześniej już publikowane, wcześniej powinniśmy móc takie zdjęcia widzieć, żeby nie było specjalnie wątpliwości, niepotrzebnych dyskusji, przekomarzania się i w jakiś tam sposób udowodniania sobie czy komuś, że coś jest zgodne, niezgodne, wątpliwości, niepotrzebny szum to powoduje. Chociaż ja mówię niepotrzebny szum, a może dla kogoś jest potrzebny. W każdym bądź razie dziękujemy za to zdjęcie i oby więcej tego typu zdjęć i powtórzę w przypadku wagonów pasażerskich ze starszych epok, jak aktualnego jakiegoś tam malowania, no, wagonów towarowych też jak najbardziej, aczkolwiek z tymi zdjęciami jest dużo, dużo trudniej. To tyle w temacie Robo, teraz w temacie Pico. W temacie Pico mamy tu dwie informacje. Po pierwsze, do sklepów to już trafiło, to było w zeszłym tygodniu, rzeczywiście pod koniec września, dwa modele lokomotyw, to o tym już informowałem, ale tu pojawiły się pierwsze zdjęcia N57 z epoki 5. A no i pierwsze odczucia, no dziwnie wyglądają te wycieraczki pomalowane na żółto, ale to pewnie będą znowu wszyscy dochodzić, czy tak było, czy to jest prawidłowo. Natomiast ja od siebie powiem, że na mnie bardzo duże wrażenie robi ta dolna część pudła w kolorze jasno-niebieskim. Dokładnie tak to pamiętam z tych lat 90. i wcześniejszych, tak to wyglądało. Te dotychczas wydane dwie wersje, trzy w zasadzie, dwie Robo i jedna Pico z dołem granatowym, okej, tak jest na zdjęciach i tak dalej. Ale ja za specjalnie tego nie pamiętam. Ja bardziej pamiętam ten kolor jasno-niebieski, tym bardziej, że te barwy też szybko płowiały. No i wreszcie teraz taką jednostkę dostaniemy. Kolejny temacik, nowa forma wagonów węglarek. Forma przygotowana przez firmę. Będzie to wagon nowej formy właśnie od firmy Albert Model i chodzi tu w zasadzie o wagon, który w atlasie pana Pawła Terczyńskiego, w atlasie wagonów towarowych widnieje pod pozycją R552V. Jest to wagon produkcji rumuńskiej z zakładów Arad i wagon ten występował w polskich kolejach państwowych, zamówiony, zbudowany w latach 1973-1975 w ilości 2400 sztuk. To są informacje za atlasem. Wagony te kursowały w epoce czwartej, ale tu stosunkowo szybko je wycofano, bo zaledwie w 20 latach eksploatacji i to było tak, że są to wagony, gondole samowyładowcze, które były wyładowywane, mechanizmy miały w podłodze tutaj pudła i według atlasu problem był, polegał na tym, że no nie było to zbytnio efektywne i gdzieś tam pod koniec eksploatacji praktycznie niewykorzystywane. I teraz tak, w Polsce później już w barwach przewoźników prywatnych też takie gondole jeździły, ale to podobno nie do końca te same wagony, których forma jest produkowana. Co by nie było, jednak pewnie wagonów w oznaczeniach PKP, ale w starszych epokach z czasem będzie można się
spodziewać. Co do tych wagonów, to dosyć szeroki wybór jest na stronie rumuńskiego sklepu. Ja Wam pokażę za moment trzy przykłady, ale nie tylko, również warszawski sklep, przystanek sklep będzie je dystrybuował, też pokazał również zdjęcia konstrukcji. Ja takowe, czyli już gotowego modelu, ale no, tak zwanego mustaru w formie przedprodukcyjnej, prototypu, o może w ten sposób, ja takowe dostałem w newsletterze kolońskiego sklepu Naumann Online, który również się specjalizuje w dystrybucji wagonów, o tu są te zdjęcia wagonów Europy Środkowej i to za tym idzie też Albert Model. Zresztą mam wrażenie, że właściciel sklepu jest z pochodzenia Węgrem, stąd no tu takich rzeczy u niego zabraknąć nie może. Tak wyglądają zdjęcia prototypu i co jeszcze teraz Wam pokażę. Tutaj przykłady trzech wagonów ze strony rumuńskiej. Wątku na forum modelarskim jest w zasadzie mowa o jednej węglarce, która spełnia tutaj, no, że jest związana z Polską. Cofnę się do tamtego zdjęcia. Tu do tego AX Bennett, a tak naprawdę węglarka jeżdżąca, tutaj nie widać, dla PTK IGK. Spójrzmy na stronę rumuńską i może najpierw począwszy od tamtego wagonu. Zobaczcie teraz tutaj, to wszystko teraz dokładnie będzie widać. Wynajęty przedsiębiorstwo transportu kolejowego Holding, PTK Holding Zabrze, no i tu wszystko jasne, do kilku już istniejących modeli wagonów węglarek tego przewoźnika dołączy ta, ale to nie tylko. Tu mamy przewoźnika Ecorail, wagon zarejestrowany na Słowacji. Co prawda no, firma nie zawsze tylko i wyłącznie gdzieś tam w Polsce, także w Austrii, także właśnie gdzieś tam na południu Europy, także w Niemczech widuje tabor, ale tu zdecydowanie wagon z polskimi akcentami i to bardzo dużymi. Nie chodzi tylko o to Ecorail, tu mamy hamulec ręczny, napis. Ciężko się tego dopatrzeć, ale da się tego dopatrzeć. Akurat na moim monitorze nie za bardzo mi się rozciąga ten obrazek do właściwej rozdzielczości, w jakiej jest ta grafika złożona. Możecie sobie na swoich komputerach obejrzeć. Także to jest drugi wagon, którym ja jestem zainteresowany i za moment pokażę Wam trzeci. To jest przewoźnik Lokotrans słowacki i tu też jest wagon wynajęty dla polskiego przewoźnika Lokomotiv. PHU Lokomotiv. Tu mamy dokładnie to samo. To jest niestety słabo widoczne, bo ono, zdjęcia gdzieś tam w sklepach są te uproszczone grafiki, ale od Alberta gdzieś wyszły grafiki w dużo wyższej rozdzielczości i jak się przypatrzymy, to jeszcze dwa wagony jeżdżące po Polsce, ze składów jeżdżących po Polsce z polskimi akcentami czy dla polskich przewoźników. Tu jak najbardziej z tej serii można wyjąć. Także no, ja tego pewnie jako pierwszy nie odkryłem, ale fakt, że niespecjalnie na ten temat było pisane. Tu coś miałem, co tu miałem. No tak, no właśnie. Roco przejął firmę, asortyment, produkcję firmy Kyn, tym samym otwierając hucznie tak jakby no, nową gałąź, nową skalę. Do tej pory Roco coś tam w TT produkowało, ale to były śladowe ilości. Głównie H0, no i NK pod marką Fleischmann. Teraz pojawia się Kyn w szerokim asortymencie w Roco i
Naprawdę jest tego całkiem sporo. Został zaprezentowany katalog nowości i pewnie osoby zbierające modele skali TT już cieszą się z tego powodu. Chociaż pytanie, czy to poszerzy asortyment, czy nie, ale co by nie było, jeśli by marka Kyn miała zniknąć z rynku. Tutaj był chyba temat tego, że właściciel po prostu szukał przyszłości dla swojej firmy już. No, co tu dużo mówić? Przechodzi na emeryturę i po prostu ten etap pewnie w życiu z jakichś powodów chciał zamknąć. Nie ma co tam dalej zgadywać powodów, które nie do końca jasno są podane, czy bezpośrednio czyjaś prywatna sprawa. W każdym bądź razie Roco, nowy dział TT i nowe otwarcie. Kolejny temat. W Lipsku odbyła się wystawa. Tam się jak zwykle na wystawie zaprezentowało troszeczkę nowości. Może jakichś spektakularnych nie było. Nie ma nic dla nas, coś na rynek polski, nic tam się nie objawiło. Chociaż ja na coś tam po cichu liczyłem, ale cisza. Z ciekawszych rzeczy Pico, to już nie prezentuję znowu, ale przy okazji skali TT zaprezentowało zapowiedź elektrowozu kolei czeskich, dokładnie ten sam, tam jakaś tam seria około 180, nie pamiętam dokładnie, nie mam tutaj teraz linka, ale dokładnie ze zdjęcia to samo, co już w skali H0 w tym roku jako nowość zaprezentowało. A ja zwrócę Wam uwagę na inne rzeczy. Na stronie Roco pojawiło się zdjęcie wagonu sterowniczego do pociągów IC. I to nie chodzi tylko o to, że ktoś tam, kto zbiera akurat tabor niemiecki, to się ucieszy i tak dalej. Roco miało w ofercie taki wagon sterowniczy, ale zmniejszony w skali 1 do 100, zabawkowy. Kiedyś miałem i pozbyłem się na jakimś tam filmie, dwóch, trzech filmach takie składy u mnie jeździły. Już nie mam tych modeli, jeździć nie będą. Chodzi o co innego. Roco wyraźnie sugeruje, że wraz z tym modelem pojawi się w ich wagonach wielokolorowe wnętrze. Co prawda jakieś tam pojedyncze barwy były i pytanie, czy za wielokolorowym wnętrzem wejdzie również taki standard jak odwzorowanie jakichś napisów, które bywają drobnych elementów, ramek, nie ramek. Wiadomo, wnętrze nie jest wagonu pasażerskiego. W rzeczywistości nie jest jednokolorowe, tylko no, mnóstwo różnych akcentów jest. Tego nie wiadomo, o tym przekonamy się, jak ten model będzie zaprezentowany. Ale widać, że chyba Roco czuje oddech konkurencji i na karku i coś z tym zaczyna robić. Także wydaje mi się, że pewnie też i Pico się zreflektuje i pewnie nie w starych modelach, ale w nowszych konstrukcjach chyba zwyczajnie będzie musiało również i nadgonić to zaniedbanie, no ale to tylko zgaduję, o tym przekonamy się w najbliższych latach. Druga nowość, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę firmy Roco, to proszę bardzo, poprawiona forma dla lokomotyw Trax pierwszej generacji i tu właśnie zaprezentowany też prototyp Muster takiego modelu. Roco wydaje już Traxy od jakiegoś czasu i w końcu zdecydowało się poprawić swoją lokomotywę. Ta i tak była lepsza dużo od tego, co Pico lubi sprzedawać jako Pico Expert, raz jako Pico Hobby, gdzie poręcze są po prostu jako wypustki na poziomie gdzieś tam Trixa w Pico robione. To jak się ukaże ten model, co będzie sobą reprezentował, to o tym się dopiero przekonamy. Trochę Traxów po Polsce jeździ, kto wie, może kiedyś doczekamy się czegoś i o Roco, zresztą dlaczego by nie. Jeszcze pewne rzeczy zaprezentowało Roco, to chyba będę miał w drugim wątku, w tym wątku też będą inne ciekawostki od Acme, na to liczyłem, czy może coś się pojawi polskiego, niestety nie. Natomiast Oteles Models, o Roco zaraz chyba jeszcze będzie, Oteles Models gdzieś tam na stoisku
Akurat to było Lemke, firmy Lemke, dystrybutora Lemke, sklepu Lemke niemieckiego. Pojawił się właśnie taki oto prototyp wagonu panoramicznego. Ja takowe modele mam akurat od firmy Roco. Przypomnę, że takie wagony jeżdżą obecnie po Polsce w składzie Porta Morawica. Akurat teraz, jeśli nie widzieliście, nie sfotografowaliście, to spieszcie to sfotografować, nie wiadomo jak długo to potrwa. No i taki model też nadrabia zaległości firma LS Models i wyda. I szukam tutaj kolejnych, bo jeszcze były pewne informacje. O właśnie, są tutaj zdjęcia bliżej wnętrza wagonu, ktoś sfotografował. A tu proszę bardzo, P8 i to chyba jako O129, a może się mylę, mniejsza z tym. W każdym razie nie będę brnął. Na pewno ten parowóz też jeździł w PKP. Stąd no tutaj takie zdjęcia. Roco zaprezentowało, jak to dalej potencjalnie się rozwinie i czy rozwinie się w kierunku naszych kolei, no to po prostu trzeba w najbliższych latach śledzić. Tutaj też w końcu pojawił się prototyp Koziołka, nie dokładnie tego, co jeździ po Polsce, ale tuż obok modelu. Tak wygląda ta lokomotywa. Całkiem nieźle, ale akurat no, te poręcze na mnie specjalnie wrażenia nie robią. Tak samo pogięte jak w MTB. Wygląda to nieciekawie. Co by jednak nie było, trzeba by poczekać na gotowe modele i na pewno na rynku będzie się na ten temat sporo mówiło, jak to wygląda i co sobą ten model reprezentuje. To tyle z Lipska. Tu jeszcze spieszę donieść, że w sklepie Model Center, tego linku tutaj nie pokazałem, o tym informowałem, w sprzedaży pojawił się kolejny model we wrześniu, na koniec września, EU07540 i co jest może zaskoczeniem dla niektórych, model nadal jest w sprzedaży, możecie go sobie kupić. Klasyczne malowanie PKP Intercity z pomarańczowym pasem, tego typu malowanie też wydała już firma Pico. No i zaskoczeniem jest to, że model nie zniknął w pierwszych sekundach. Powody tego są dwa. Jeden podał producent, nie zdradzając szczegółów, ale rzucił tylko tyle, że nakład jest dwukrotnie większy jak pierwszych edycji, które się w tym roku ukazały po paroletniej przerwie. No, ciekawe, jaka była emisja właśnie tamtych modeli, jaka jest teraz. Dawniej producent te informacje ujawniał, teraz nie, tylko właśnie takie rzucane enigmatyczne hasła, czasami rzucane jakieś zdjęcia do sieci, zwykłe podgrzewanie atmosfery, aby się tylko troszeczkę przygotowało, co widzę, że już nie wszyscy do końca chcą dać się na to złapać i snuć jakieś teorie i tak dalej. Stąd ja staram się już zakończyć ten temat. W każdym razie, jeśli chcecie, to kupujcie. Ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Wiecznie te modele dostępne nie będą. A właśnie, powiedziałem o dwóch powodach. Drugi powód jest prozaiczny. W ostatnim czasie naprawdę sypnęło modelami to w dużej ilości. Stąd no, stało się to, co miało się stać, czyli zwyczajnie rynek nie jest w stanie wchłonąć takiej ilości, która teraz na jesień została przygotowana. Ofensywa rozpoczęła się wraz z początkiem lata, jak Pico sypnęło, Pico poprawiło pod koniec wakacji. Cały czas ukazują się kolejne modele, także swoje dołożyło Robo, no i Schlesien modele, które co miesiąc rzeczywiście dostarcza nowy model plus teraz cztery modele Rumunów. To jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, to chyba już była ostatnia informacja ze świadka modelarskiego, chociaż jeszcze troszeczkę o ten światek może zaczepię. Chociaż właśnie, jeszcze jedna sprawa. Nie mam linka, ale tak, nie mam linka, nie przygotowałem. Analizowałem gdzieś broszurkę
firmę Exact Train i z treści tej broszurki wynika, że zapowiadane na ten rok modele wagonów, zestawy wagonów GBS polskiej konstrukcji nie ukażą się w tym roku, tylko przesunięto ich premierę na drugi kwartał 2024 roku. To samo dotyczy cystern, Petrochemia Płock. Tyle w temacie modeli, które mnie interesują. Być może inne też zostały przesunięte. Także to gdzieś tam dało się wywnioskować z broszury, bo informacje były w jakiejś tam zwykłej tabelce zrzuconej Excela, z Excela do PDF-a. Przejdę teraz do świata prawdziwej kolei. Koleje czeskie kupują używane wagony motorowe Stadlera. Ile się da? No proszę bardzo. Czemu nie? Taką koleje czeskie podjęły decyzję. Decyzja oczywiście jest uwarunkowana tym, że Czesi po prostu twierdzą, że im się po prostu opłaci, że wyjdzie to taniej jak kupno nowego, a wagony te nie są specjalnie zużyte i zwyczajnie jest to opłacalna sprawa. I tutaj z ciekawostek była mowa o ilości. Właśnie do 2025 roku w taborze kolei czeskiej ma być 82 sztuki takich pojazdów, a docelowo aż 110 sztuk, także bardzo dużo takich autobusów szynowych. Też koleje czeskie, pytanie, czy mi się to teraz pokaże. O, proszę bardzo, jest, zatrzymam to. No i tu mamy konkurs CD Cargo, konkurs fotograficzny, trzeba było do 30 sierpnia, czyli do soboty, podesłać zdjęcia pociągów kolei czeskich CD Cargo na konkurs, po prostu na konkurs. No, pytanie, czy jeszcze u nas, w naszym kraju, w obecnej sytuacji prawnej, taki konkurs ma szansę powodzenia, czy wprost może być w ogóle legalny, legalnie ogłoszony? Oto jest pytanie. Pytanie to zostawmy i tematu tego dalej ciągnąć nie będę. Szkoda, że tak późno akurat o tym informuję, ale sam w poszukiwaniu jakiejś informacji, kiedy wszedłem na stronę kolei tego czeskiego przewoźnika państwowego, to w zeszłym tygodniu natknąłem się na tą informację dopiero. Kolejny temacik międzynarodowy. Chińczycy i Węgrzy zeszli z budowy linii kolejowej Budapeszt-Belgrad. Maszyny firmy budującej zostały przesunięte na inną linię i tak to wygląda, a połączenia kolejowego między stolicami obu sąsiadujących ze sobą państw nie ma. Podróżni muszą podróżować autobusem. Tak to wygląda. I teraz tu bardzo ciekawy artykuł, to mi podesłał akurat Grzegorz, dziękuję. Cyfrowe sprzęgi automatyczne, przewoźnicy nie chcą wdrożenia w 2030 roku. Polecam przeczytanie artykułu, sporo jest po prostu ciekawostek, sporo jest wniosków, z którymi ciężko się nie zgodzić. Tu jest temat taki, że forsuje to, zaraz pytanie, kto. Jest to podane z imienia i nazwiska, między innymi, zaraz, już szukam, o, było, tylko że mi puściłem tutaj suwak i uciekło. Dyrektor wykonawczy Europe's Rail, Giorgio Travaini. Generalnie ta organizacja prze do tego, żeby zrobić, powód jest taki, żeby po prostu wykorzystać unijne fundusze, o które trzeba konkurować z innymi jakimiś gałęziami infrastruktury nie kolejowej, tylko ogólnej, o te fundusze europejskie, żeby takie sprzęgi wdrożyć i pozyskać na to finansowanie unijne. Natomiast kwestia jest taka, z wielu państw podniosły się głosy sceptyczne, że no, pierwsza sprawa, ile to kosztuje, jak to sfinansować, kredyty, mocno ryzykowna sprawa, a nie do końca przewoźnicy widzą, że rzeczywiście jest to aż tak rewolucyjne i przyniesie obniżenie kosztów. Chodzi oczywiście o koszty ludzkie, bo to by się miało dziać automatycznie, sprzęgane wagony i tak dalej, a nie to, że ktoś
manewrowi, niemanewrowi, pracownicy, generalnie osoby muszą w czasochłonny sposób te zestawienia wagonów budować. No i inne głosy, że technologia jest dosyć młoda, nie wiadomo, czy nie jest podatna na ataki hakerskie, nie wiadomo, na ile jest trwała mechanicznie i tak dalej. Jednak, co by nie było, obecnie wykorzystywane sprzęgi śrubowe już wiele lat to działa i stosunkowo krótki czas na przestawienie wszystkiego. Znajdywane jest bardzo duże ryzyko. Zresztą o innych powodach, wątpliwościach doczytacie sobie spokojnie w artykule. Tu kolejny artykuł bardzo ciekawy, którego nie jestem w stanie omówić, bo zbyt dużo tematów, zbyt dużo informacji i zwyczajnie zbyt dużo czasu trzeba byłoby poświęcić jak na ramy tego odcinka. Nowe europejskie tunele kolejowe co zmienią i w tym artykule, artykuł to nie żadna tam nowość, żaden tam news, tylko taki porządkowy. Warto przeczytać i przyswoić sobie informacje, co się mniej więcej buduje i co może rzeczywiście zmienić. Na przykład tu tunel pomiędzy Niemcami a Danią, potwornie drogi. Niesamowite są informacje o technologii budowania, o budowania olbrzymich betonowych segmentów, które są zatapiane i łączone pod wodą. Naprawdę technologia niesamowita. To sobie poczytajcie. Tunel bazowy Brenner pod przełączą Brenner. Każdy, kto jechał do Włoch na narty, jechał przez przełęcz Brenner, to zdaje sobie sprawę z wagi takiego połączenia. Jak istotne to jest. Co dalej? Kolejny w Austrii Koralm, też tu jest podane, jakie będzie miał znaczenie. Zemmering, o tym chyba jakąś już notkę przedstawiałem. Nowy tunel z Francji do Włoch, tunel, który przebije swoją długością dotychczasowy rekord tunelu Gotarda. Ten tunel Gotarda 57 km, ten ma być 400 metrów dłuższy. Różnych informacji, właśnie ciekawostek jest naprawdę w tym artykule sporo. Zdecydowanie polecam przeczytanie. Teraz tak, tutaj temacie, który lekko właśnie zahacza o tematy modelarskie. Azoty Coltrans z przetargiem na naprawy P50 wagonów 24VE. Modele tych wagonów wykonuje firma Roco. Niedawno się ukazały chyba nawet dwa zestawy wagonów w kolorze czerwieni tlenkowej oraz szarej. Jeszcze chyba może coś tam się ukazało. Stąd ten model tego wagonu produkuje Roco. Mamy pytanie, jak będą wyglądały te wagony po naprawie i czy może, kto wie, kiedyś zobaczymy je w modelu. Natomiast tak trochę dziwnie to brzmi, zaledwie 10 sztuk i zamawiający rości sobie prawo do tego, żeby w razie czego dostarczyć do naprawy jednak mniej wagonów, mniej sztuk, nie te 10. Teraz tak, remont linii do Lwówka i Stronia potrwa 3 lata. Coś, co elektryzuje, na pewno elektryzuje mieszkańców Dolnego Śląska. To nie do końca tak szybko i łatwo pójdzie, jakby się wydawało, ale co by nie było, najważniejsze, że temat ruszył z miejsca. Mówi się już dużo na ten temat i prace rzeczywiście za jakiś czas mają się rozpocząć. Właśnie, czy jest podany jakiś termin? Nie widzę. 15 października ruszy, czyli już za niecałe 2 tygodnie, ruszy połączenie kolejowe Warszawa-Rawa-Ruska-Lwów. Pociągi będą zestawiane przez SK.pl. Właśnie coś takiego to ja bardzo chciałbym zobaczyć. Jeśli to ma jeździć z Warszawy Wschodniej, to kto wie, może gdzieś na Odolanach będzie oblot takiego składu. Z reguły w ostatnich latach
akurat tak to się odbywało. Pociągi, które gdzieś tam ruszały ze stacji Warszawy Wschodniej, to jechały później dalej na oblot w zachodnią część Warszawy. Czy będzie też tak z tymi składami? No to tego oczywiście nie wiem. No ale zdecydowanie, czy na Odolanach, czy gdzieś chciałbym sfotografować taki pociąg. Kto wie, może kiedyś mi się tam uda. Ruszyły zapisy na trzeci kongres entuzjastów kolei. Kongres ma się odbyć w Starachowicach za 3 tygodnie, w dniach 20-22 października. I to tyle w temacie. Dalej pewnie dowiecie się więcej z artykułu i na stronie kolej365.pl. Kolejny temacik. Temacik: Jakubas chce wykupić Newag z giełdy. Zaoferuje 380 milionów złotych. O szczegółach tutaj poczytacie w artykule. Natomiast no, pytanie, co to oznacza, w związku z czym, czy to rzeczywiście, po co chce wykupić to, czy to oznacza, że nie wiem, spółka ma przenosić takie zyski i chce czerpać, brać w całości zysk niemalże dla siebie w związku z tym, że będzie posiadał prawie wszystkie akcje, czy jednak planowana jest jakaś zmiana własnościowa, utworzenie holdingu, czy to, czy tamto, czy na przykład zarobienie na transakcji poprzez sprzedaż. Tegoż no, mam różne myśli, zastanawiam się, ale no, nie znam się tutaj na transakcjach giełdowych i na takiej większej strategii, naprawdę olbrzymiej strategii, cokolwiek jednak, to temat jest zastanawiający i to bardzo. PESA podsumowuje Trako 2023. Jest nagroda. Super, to już się skończyło. W sieci oczywiście sporo, w dalszym ciągu jest notatek na temat targów. Pojawiają się filmy i zdjęcia z przejazdu pociągu prowadzonego lokomotywą wodorową, nagrania z drona i tak dalej. Na pewno było to jedno z ciekawszych wydarzeń kolejowych tej jesieni. Jedna oferta na dostawę dwunapędowych składów dla województwa lubuskiego. Jest to oferta FPS-u z Poznania. No i oferta niestety przewyższa tutaj kosztorys środków, które zamawiający chciał przeznaczyć. Pytanie, co będzie dalej z tematem, bo to przekroczenie jest dosyć znaczące. Kolejny temacik. Rozpoczęły one, trwają, to już trwa od jakiegoś czasu, sporo się też mówi na ten temat, ale Instytut Kolejnictwa rozpoczął proces certyfikacji nawierzchni torowej na CMK. Możliwe będzie uzyskanie kolejnych certyfikatów koniecznych do wdrożenia prędkości 250 km na godzinę. Ten temat ciągle się przewija, kojarzę, że był jakiś artykulik, że pociągi muszą zwolnić po to, żeby później mogły jeździć 250 km na godzinę. No, te prace trwają już od iluś tam lat, trwają nadal i kiedyś to nastąpi, że te pociągi rzeczywiście będą jeździły dużo szybciej. Rozkład jazdy pociągu Warszawa-Rawal-Ruska-Lwów gotowy, to już ten temacik mieliśmy. Podlaskie ogłasza przetarg na przewozy kolejowe. I tu też była jakaś ciekawostka, która mnie skierowała do zapisania tego artykułu. To nie chodzi tylko o sam przetarg. No właśnie, chodzi o to, czy po wielu latach ponownie doczekamy się konkurencyjnego przetargu na regionalne przewozy kolejowe. Żeby nie było, że przetargi są robione w zasadzie pod jednego przewoźnika, bo żaden inny nie ma szans wystartować, czy nikt tak naprawdę nie chce podchodzić do takiego przetargu. Czy rzeczywiście taki przetarg, w którym jest wielu oferentów i wygrywa jeden, czy to jest najkorzystniejsze i czy jest w ogóle korzystne, a jeśli korzystne, to dla kogo, to mam tutaj mieszane uczucia związane z tym, że akurat w mojej okolicy w Niemczech taki przetarg rozstrzygnął się tak, że wygrała inna firma i jest zmiana przewoźnika. Niestety ta zmiana przewoźnika, która się odbyła wraz z tegorocznym rozkładem jazdy, czyli trwa już od grudnia, na pewno
wiele dobrego do chwili obecnej nie przyniosła, wręcz przeciwnie, dla podróżnych same kłopoty. Ale to akurat niemieckie podwórko. Pytanie, jak będzie na polskim podwórku, czy rzeczywiście dojdzie do konkurencji i co dobrego ta konkurencja ma szansę przynieść i dla kogo. To nie zawsze jest tak, że konkurencja jest zbawienna i przynosi tylko korzyści. Tu pod tym kątem chciałem skomentować ten artykuł, ale poczekamy oczywiście na rozwój sytuacji. Linia kolejowa na lotnisko Rzeszów-Jasionka otwarta. Ok. To też jest zawsze pozytywne. Bardzo ważne, żeby każde lotnisko miało bezpośredni dojazd kolejowy, nie bez jakichś tam autobusów czy czegoś wahadłowych i tak dalej, tylko konkretnie wysiadamy z pociągu z walizką po schodach ruchomych, dostajemy się na terminal i tak dalej. To jest naprawdę absolutne minimum, które każdy podróżny, które by sobie wymagał. Słoneczny biz na kolejne lata w kolejach mazowieckich. Nie ma już przeszkód formalnych, że pociąg kursował aż do 2029 roku. Koleje mazowieckie uzyskały z wyprzedzeniem niezbędne dokumenty. Kiedyś akurat wracałem gdzieś chyba z Malborka kolejami mazowieckimi, nie pamiętam jakim pociągiem. Na pewno właśnie na drugim pokładzie wagonów Bombardiera, wtedy jeszcze nie PESY, było to ładnych parę lat temu. No i cóż, pamiętam, byłem troszeczkę zdziwiony, że aż tak daleko koleje mazowieckie jeżdżą, no ale później jak się więcej tym zainteresowałem, to stało się to dla mnie oczywiste. No i dla wielu stało się oczywiste, że te koleje mazowieckie to nad morze w lato jeżdżą, a teraz to już wejdzie wprost, no nie tyle w tradycję, tylko w standard. W tym roku również koleje dolnośląskie pojechały nad morze do Świnoujścia, stąd no, takie akurat trasy już nie dziwią. Teraz tutaj taki ciekawy artykuł też od Grzegorza. Nie do wiary, co zrobił konduktor w pociągu do Warszawy. Pasażerowie byli mocno zaskoczeni. No i całość można by było naprawdę potraktować tutaj bardzo optymistycznie. To, co się działo, miał konduktor imieniny, poczęstował cukierkami. No, naprawdę bardzo miłe wydarzenie i to, co się zdarzyło. Natomiast ja odniosę się do tego wydarzenia, tylko tu do tego. Podróże z PKP nie zawsze jest miło i przyjemnie. No i powiem tak, tu jest opisane jakieś zdarzenie, pewnie prawdziwe, natomiast ja się tu zastanawiam co do tego, jak jest przedstawiony ten artykuł. Wszystko jest podróże z PKP, no ale no PKP to chyba teraz domyślne PKP Intercity, no na pewno nie PKP Cargo, na pewno nie PKP Przewozy Regionalne, bo już takowej spółki nie ma, jest Polregio. No ale pytanie, czy ten skrót myślowy jest na pewno prawdziwy, czy jest uzasadniony, to mam pewne wątpliwości. Dla mnie pomijanie tutaj, takie pomijanie dokładnej nazwy przewoźnika, w ogóle mieszanie dwóch tematów w informacji o zachowaniu konduktora kolei mazowieckich, wrzucanie tematu PKP, no to troszeczkę według mnie takie lekkie nadużycie. Akurat mam same pozytywne doświadczenia z przejazdami kolejami mazowieckimi. Naprawdę pracownicy zawsze uprzejmi, zawsze odbywało się to bardzo miło. Czasami z kimś rozmawiałem, jeśli był pociąg prawie pusty. I mówię w sensie obsługi pociągu, a nie że ze współpasażerami. Stąd naprawdę bardzo pozytywne skojarzenia. Nie ma powodu, żeby nie mieć pozytywnych skojarzeń również z PKP Intercity, z pracownikami. I tutaj też tak się zastanawiam, dlaczego te wątpliwości mam względem tego artykułu, bo już Wam powiem, co mnie tu na to skierowało. Chyba o to dokładnie. Afera w PKP, znowu właśnie to uproszczenie. PKP, dwie nastolatki wybrały się pociągiem z PKP z Gliwic do Prudnika.
Pytanie, co to był za pociąg? Czy na pewno PKP, czy nie inny przewoźnik? No pewnie osoby, które tam jeżdżą, to od razu odpowiedzą jednym tchem, co to mógł być za przewoźnik. Ale no, wolałbym, żeby to było zawsze postawione jasno. I o to mi chodzi. A tu sama ta też informacja, tutaj sam artykuł, samo zdarzenie, nie informacja, bardzo bulwersująca. Dobra, zmienię temat. PKP, również bulwersujący temat, również PKP, ale tu już teraz bezpośrednio wiadomo, o kogo chodzi. PKP Intercity, wagony i Cechańcza zostają w Białymstoku w środku tłok. W czym problem? Problem w tym, że wagony nie jadą do Augustowo i do Suwałk, tam gdzie jedzie wielu podróżnych. Na ostatnim odcinku muszą jechać w tłoku albo wprost nie mogą pojechać w ogóle, muszą pozostać w Białymstoku. Jak donosi tutaj autor artykułu, spowodowane jest to tym, że sam pociąg dalej, wagony jadą na Litwę do miejscowości Mockawa. Jak zwał, tak zwał. Na temat uruchomienia tego połączenia też informowałem kiedyś w przeglądzie tygodnia. I problem jest w tym, że tam na tamtych peronach zmieścić się może maksymalnie 5 wagonów. Stąd składy wyprawiane na Litwę przez PKP liczą 5 wagonów. Tylko problem w tym, że wyprawiane aż już od Białegostoku. A dlaczego nie gdzieś od Suwałk? Dlaczego podróżni nie mogą dojechać do Suwałk w bardziej komfortowych warunkach? Ano dlatego, że według przewoźnika czy PLK w Suwałkach nie ma czasu na manewry, żeby te wagony odłączyć, co tutaj podróżnych i osoby zainteresowane dziwi, bo postój pociągu trwa aż 20 minut w Suwałkach. No i temat bulwersujący. I to bardzo pytanie, jak dalej się rozwinie. Teraz tutaj taki temacik już bardziej luźny. Panele fotowoltaiczne na dachach wagonów PKP Intercity i to jest konkurs Kolej na naukę. Pierwsze miejsce właśnie zostało przyznane, jak rozumiem, tutaj tej sympatycznej parze nastolatków, którzy właśnie przedstawili ten pomysł do konkursu. Natomiast no, ja sam zastanawiam się, czy to jest możliwe, jakby to miało wyglądać. Z jednej strony powierzchnia dachu wagonu osobowego jest duża. Pytanie, dlaczego żaden przewoźnik do tej pory nie wpadł na to i tego nie wykorzystał, dlaczego tak się nie dzieje. Kto wie, może rzeczywiście tak proste, że nikt na to nie mógł wpaść i wkrótce będziemy, przyzwyczajimy się do takiego widoku za jakiś czas, za ileś lat, być może również na naszych makietach. No ale czy na pewno, czy rzeczywiście to jest aż tak proste i innowacyjne? No nie wiadomo, nie wiadomo. W każdym bądź razie ciekawostka niezła. I teraz tu, to znowu informacja o tym była ciut późno, ale była, odbyło się średzki zlot paworowozów najbliższy weekend. W ten weekend rzeczywiście się odbył, ale tu kiedy było poinformowane, aż spojrzę, ale nie o tym chcę akurat w tym momencie poinformować. Fajnie, że to też przewoźnik kolejowy Polregio duży udział wziął w organizacji, ale nie o tym chciałem poinformować. Chciałem Wam pokazać filmik na stronie poznańskiego sklepu Lokomotyw. Filmik, ok, zobaczyłem sobie, jedna, druga, wow, zakopcone strasznie, trzecia, czwarta, przepraszam, czwarty, piąty parowóz. 5 parowozów spiętych razem, sprzęgniętych razem, każdy pod parą. No, coś takiego zobaczyć. Dla takiego filmiku, dla takiego obrazku na pewno warto było jechać do Środy Wielkopolskiej. Szkoda, że nie mogłem, szkoda, że nie byłem. Bardzo zazdroszczę tym, co byli, bardzo zazdroszczę tutaj wszystkim tym osobom, którzy mieli
okazję zobaczyć tak fantastyczny spektakl. No i dobra, to była ostatnia informacja w dzisiejszym odcinku. Pytanie, co przyniesie ten tydzień, co przyniesie początek ostatniego kwartału 2023 roku. O tym opowiem Wam za tydzień. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.